Nie dopisała pogoda, ale turyści na Mogielicy wstawili się bardzo licznie. Blisko 2000 osób uczestniczyło w odkrywaniu królowej Beskidu Wyspowego. Turyści na Mogielicę wdrapali się trzema szlakami: żółtym z Tymbarku, niebieskim z Jurkowa i zielonym z Przełęczy Rydza Śmigłego. A kto już wszedł na dach Beskidu Wyspowego, musiał koniecznie zaliczyć jeszcze jedno, ostatnie wejście. 22 metry po schodach na tę widokową wieżę. Choć z niej niewiele było widać, bo piękny krajobraz zasłaniała gęsta mgła, to przy dobrej widoczności można zobaczyć taką oto przepiękną panoramę. Wspaniała to będzie. We mszy świętej odprawionej na polanie stumorgowej przez księdza Stanisława Wojcieszaka i księdza Marka Szczerby rozpoczęto odkrywanie Mogielicy. Uczestniczyli w niej również samorządowcy powiatu limanowskiego. Byli również goście z chlebnic, którzy od 10 lat współpracują z gminą Słopnice. To cała wartość właśnie to wspólne przebywanie w górach, kontemplowanie tych przepięknych widoków, wędrówki szlakami Jana Pawła II i każdy ma tutaj jakieś swoje intencje do przemodlenia czy problemy do przemyślenia. Później przystąpiono do tradycyjnych konkursów. Najmłodszym uczestnikiem akcji wybrano 3-miesięcznego Kacpra Zelka ze Słopnic. To jest najmłodszy uczestnik dzisiaj. Co otrzymał w nagrodę? O, klocki, worek klocków i statuę. A kto go wyniósł? No, tata, na zmianę z mamą. Także pomalku, żeśmy sobie szli. Najstarszym turystą tu na Mogielicy był pan Jan Opyt ze Szczawy. Wiktor z Pruszcza Gdańskiego wygrał kategorię uczestnika z najdalszego zakątka Polski. Na Mogielicę dotarł z tatą. Tobie jak się podobają góry? Fajnie, nie chciałam na początku iść. Ale zmieniłeś zdanie? Tak. A co ci się najbardziej podoba w górach? Te widoki, te fajne odpoczynki, widoki szczególnie tylko. A pan jak ocenia samą akcję, samo takie spotkanie na szczycie? No dobra, no, dobrze. Takie akcje no jednoczą ludzi. Jest jakaś miła atmosfera. Katarzyna Puchała z Chicago do Polski przyleciała na wakacje. Nie będzie odpoczywała, bo chce zwiedzać najciekawsze zakątki Małopolski, a Mogielica jest jednym z tych właśnie miejsc. To jest najlepsza z możliwych form spędzania czasu, a tutaj właśnie akurat mój ojciec chrzestny w tej chwili mówi, on to pomaga w organizacji, także usłyszałam właśnie o tym. No i fantastycznie, naprawdę ja cały czas tylko robię zdjęcia, żeby znajomym tam pokazać, bo nie wiedzą co tracą, jak tutaj jest pięknie. Tradycyjnie na Mogielicy wybierano mis. Została nią Magdalena Dubiel z Wieliczki, która zarazem została wybrana jednocześnie najmilszą uczestniczką. Czym zdeklasowała się rywalki w konkursie na mis? Po prostu się nie wstydziłam. Zwykle jestem otwarta i nie boję się kontaktu z ludźmi. Wrażenie na organizatorach wywarła pani Dorota Jasica. Również i ona otrzymała tytuł najmilszej w konkursie Strongman. Na najsilniejszego człowieka rywalizowali jej synowie i mąż. Każda atmosfera na każdej górze jest przepiękna. Jest to swój klimat. Wspaniała zabawa, jest po prostu super. Chłopcy brali udział w podnoszeniu ciężaru, tak? Strongmanie. I co? No, trochę było ciężko, ale dałam sobie na radę. A ty? Ja dawałem sobie radę, ale jednak nie dałem rady, ale wiem, że to jest najważniejsze, że dałem, że miałem tą odwagę. A tata? Też brałem udział po prostu w tych zawodach. Ciężko jest po prostu trzymać po prostu ten odważny, no nie, bo trzeba mieć rękę wyprostowaną. Tu na Mogielicy nie brakowało również przygotowanych przez organizatorów atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Fachowej porady na temat rowerowej turystyki górskiej udzielali członkowie klubu Gravity Revolt ze Słopnic. Każdy pyta się, czy jeździmy tak samo jak Maja Włoszczowska, bo jednak nie odróżniałem troszkę jeszcze tych sportów między naszym, a właśnie sportem, który uprawia Maja. A właśnie kto do was przychodzi? Młodzi, starsi? No, młodzi, starsi, gdzie w średnim wieku, wszyscy. Z tego co widziałem. Piotruś udzielał tutaj wywiadu z ludźmi, mówił co i jak. Jest dobrze. Można było również dotknąć historii tej nie tak odległej, bo opowiadającej czasy II wojny światowej. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych zaprezentowało obóz partyzancki. Każdy mógł postrzelać, zobaczyć oryginalne mundury, posłuchać ciekawych historii i zobaczyć, jak wyglądali żołnierze 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. To jest replika Sturmgewera 44. Wagowo, wymiarowo jest to dokładnie tak jak oryginał, przy czym
Przy czym tą broń na partyzanci tutaj z pierwszego PSP mieli na wyposażeniu. Mogły strzelać automatycznie oraz pojedynczymi strzałami. Bardzo ciekawe. Masz dość dużą wiedzę. Wiesz coś o partyzantach? Byłem w Muzeum Powstania Warszawskiego i coś tam poczytałem, ale nie mam aż takiej wiedzy. Tam zrzucono kilkaset par obuwia, umundurowania takiego, lekarstw, znajdowały się też zegarki, bo to był jeden z najbardziej pożądanych przedmiotów dla oficerów. Jak tobie się dzisiaj tutaj podoba? No fajnie jest! My co roku chodzimy na Mogilicę, zawsze obowiązkowo. Na inne to tak ze zmiennym szczęściem, ale na Mogilicy zawsze jesteśmy. Miłym akcentem złazu turystycznego było również uhonorowanie przez Adama Sołtysa, wójta Słopnic, organizatorów akcji Czesława Szynalika i Stanisława Przybylskiego. 2 września odkrywcy spotkają się na Lubogoszczu.